Że generale, przede wszystkim najlepsze życzenie z okazji 55 lat posługi kapłańskiej jubileuszy i oczywiście dodatkowo 80 lat urodzin. Proszę powiedzieć, jak to jest bycie kapłanem przez te 55 lat? Czy ksiądz czuje się spełniony w stosunku do służby Panu Bogu oraz ludziom? Jakby człowiek patrzył tylko na to, co zrobił, to będzie marny. Ale jak Pan Bóg oceni i daje jeszcze zdrowie i życie, to trzeba się ucieszyć. Ale połączyć mundur z sutanną to nie jest łatwo. Ale jak się tak czyni dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, to jest wielkie wyzwanie. Oto pierścień od Tadzia, twojego szefa. A proszę powiedzieć, w zasadzie, czy ksiądz pamięta swoje pierwsze początki, kiedy ksiądz został kapelanem, później oczywiście ksiądz awansował i oczywiście ostatecznie ksiądz został księdzem generałem. Jak to były te pierwsze początki? Ciężko było łączyć właśnie i posługę? Bardzo ciężko, bo to był stan wojenny. To was nie było na świecie. Ale jak ksiądz był skromny i pokorny, to nawet ci, którzy mieli w naturze zło, umieli przebaczyć. I to, co dzisiaj potrzeba, jest ojczyźnie naszej skromności i pokory. Wszystkim, którzy rządzą i którzy mieszkają, pokory. A proszę powiedzieć, bo ksiądz jest z tych czasów, kiedy prymasem Polski był ksiądz Stefan Wyszyński i zapewne to były te ciężkie czasy, kiedy z jednej strony i ksiądz tutaj jako kapłan pracował, jednocześnie kiedy chociażby sam ksiądz prymas był więziony. Dla mnie najpiękniejsze wspomnienie było wtedy, kiedy prymas Wyszyński, a ja byłem wtedy proboszczem garnizonu Warszawa, wezwał nas i powiedział: niebo wszystko widzi, nie wygłupiajcie się, służcie ludowi. Na samo zakończenie proszę jeszcze powiedzieć, co by ksiądz radziłby przyszłym kapłanom, którzy mieliby zostać kapelanami? Jak powinni postępować? Ja im powiem to, co powiedział do mnie arcybiskup Szymecki. Pokaż mi swoje kolana. I podniosłem spodnie i pokazuję kolana. Dobrze. Wiem, że będziesz człowiekiem dla ludzi, bo się modlisz. Żeby wszyscy księża modlili się. Modlili się. I byli skromni.